Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę Wam najważniejsze zmiany aktualizacji 5.2 oraz jakie skiny skrywają się w nowych plikach gry. Tak jak obiecano nam w wiadomościach gry dzień wcześniej, nasz oręże został wzbogacony o nową broń. Tym razem na półkę ze strzelbami trafia już czwarta broń o nazwie Dubeltówka. Nowa strzelba występuje w klasie epickiej legendarnej i z minimalnej odległości, odpowiednio do klasy, zadaje każdym strzałem do 143 lub 150 punktów obrażeń. Ale z większą odległością te obrażenia drastycznie spadają. Na bardzo bliskie starcie jest bardzo mocna, ale kilka kroków dalej i co najwyżej obramuje waszego przeciwnika. Inną nowością jest nowy typ okresowy Stabilna Burza, w którym to rozgrywka odbywa się podobnie jak do klasycznych potyczek Battle Royale, ale z taką różnicą, że jest tylko jedna, stale zmniejszająca się przez 15 minut strefa. Burza zawsze zadaje 10 punktów obrażeń na sekundę i można grać tylko w oddziałach, a statystyki z tego trybu są wliczane do naszego profilu. Mowa tu o wygranych, eliminacjach i zgonach. Wracając do tematu broni, C4 będą występować teraz w 3 sztukach luzem zamiast 4, a maksymalnie można utrzymać ich 6 zamiast 10. Automaty też zostały zbalansowane. W skrócie, automaty pojawiają się częściej, kosztują mniej i mają większą szansę pojawienia się z wyższą klasą rzadkości. Poza tym, klasycznie naprawiono garść błędów oraz poprawiono wydajność, a do interfejsu wprowadzono długo wyczekiwaną zmianę. O teraz, podczas trwania meczu, możemy podejrzeć nasze wyzwania. Granaty za to w końcu otrzymały swoje animacje i w końcu trzymamy je w ręce. Pora na wycieki. Dzięki Fortnite Leaks na Twitterze wiemy, jak będą wyglądać ekrany ładowania za 5 i 6 tydzień bez żadnych znaków wodnych. Jak co tak dużo aktualizacje, w plikach gry pojawiły się nowe ubiory, zbieraki i lotnie. Fortnite Leakage udostępnił na swoim Twitterze wygląd wszystkich kosmetycznych nowości w grze. Wypiszcie w komentarzach wasze ulubione przedmioty, a przypnę wam serduszko. Tak prezentuje się nowe zestawy skinów. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.